i myślę, że dzięki przekazowi temu internetowemu setki młodych polskich sadowników dzisiaj wysłucha tego wszystkiego, co mówimy. I przejeżdżając koło tego pomnika, nie będą myśleli, że to jest jakiś powstaniec, jakiś poeta, może malarz, może jakiś zasłużony dla Belska działacz samorządowy, ale to jest pomnik profesora Makosza, dzięki któremu oni i ich rodzice jeżdżą dzisiaj odpowiednimi ciągnikami, mają nowoczesne sady, mają dobre obiekty przechowalnicze, ale też mają prywatne samochody niezłych marek, niezłej jakości. Witam Państwa na uroczystości odsłonięcia pomnika profesora Eberharda Makosza. Szanowna rodzina, Pani Zofio, dostojni goście, drodzy sadownicy, spotykamy się dziś tu w Belsku Dużym w ten piękny świąteczny dzień. Pośród kwitnących, przekwitających już jabłoni, by upamiętnić wybitną postać, wielkiego człowieka. Człowieka, który całe swoje życie zawodowe, jak i prywatne poświęcił sadownictwu. Osobę, która miała znaczący wpływ na rozwój polskiego sadownictwa w ostatnich dekadach. Wizjonera, a przede wszystkim pasjonata sadownictwa. Przystępujemy teraz do głównego punktu uroczystości, czyli odsłonięcia pomnika. O odsłonięcie pomnika poproszę żonę pana profesora, panią Zofię Makosz. Proszę powstać. Dziękuję bardzo za odsłonięcie pomnika. Proszę o złożenie kwiatów przed pomnikiem poszczególne delegacje. Eberhard Makosz urodził się 23 marca 1932 roku w Lichyni, województwo opolskie. W 1963 roku ukończył Wydział Ogrodniczy w SGGW w Warszawie. Doktorem nauk rolniczych został w 1970 roku. Habilitował się w zakresie ekonomiki ogrodnictwa w Instytucie Sadownictwa i Kwieciarstwa w Skierniewicach w 1982 roku. W roku 1990 został profesorem nadzwyczajnym Akademii Rolniczej w Lublinie, a profesorem zwyczajnym nauk rolniczych w 1997 roku. Pracował w zakładach doświadczalnych Instytutu Sadownictwa w Dąbrowicach koło Skierniewic, a następnie w Brzeznej, gdzie w 1971 do 1981 roku był jego dyrektorem. Przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, gdzie kierował katedrą na początku nasiennictwa i sztukarstwa ogrodniczego, a następnie katedrą ekonomiki ogrodnictwa. Pracował również w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa. Był autorem ponad 600 publikacji, głównie z zakresu ekonomiki sadownictwa, w tym 55 oryginalnych prac naukowych, podręcznika, 5 książek. O zabranie głosu poproszę syna pana profesora, pana Piotra Makosza. Dzień dobry, akurat trafiłem na ten moment, kiedy deszcz się rozpoczął. Będzie bardzo trudno coś powiedzieć po tak wspaniałych przedmówcach, po tak wytrawnych mówcach, dlatego pozwolicie sobie Państwo, że wesprę się trochę
słowem pisanym. Przede wszystkim w imieniu mamy, w imieniu mojej siostry chciałbym Państwu serdecznie podziękować wszystkim przybyłym, wszystkim inicjatorom tego pomnika, organizatorom jego powstania, również sponsorom za ten piękny gest upamiętniający mojego ojca. Ojca, który dla mnie był tatą, zawsze był tatą, był wspaniałym człowiekiem, był bardzo kochającym ojcem, był zawsze pogodny, był życzliwy, był uśmiechnięty i tak go wszyscy prawdopodobnie pamiętamy. Ale jednocześnie był też bardzo rzetelny, był bardzo wymagający. Był wymagający w pracy, był wymagający od siebie, ale też od współpracowników, studentów. Nie tolerował lenistwa, nie tolerował braku solidności, sam był niesłychanie punktualny. Był też bardzo pracowity, jak wspomniał pan Maliszewski, 24 godziny na dobę był w stanie pracować. I w zasadzie nigdy nie odmawiał wsparcia, nigdy nie odmawiał rozmowy, a wręcz przeciwnie, do tej rozmowy zawsze zachęcał. Ja też miałem okazję odczuć i razem z nim, kiedy razem pracowaliśmy przez 2 lata w COPR-u, o którym też tutaj dzisiaj mówiono, jak trudnym był szefem. To nie był człowiek, z którym się pracowało łatwo, bo był niesłychanie wymagający, ale jednocześnie wybaczał błędy. Tyle tylko, że raz, nie więcej. Można było popełnić ten błąd tylko raz. Mówiłem, że był kochającym ojcem, był kochającym mężem, natomiast najbardziej ukochał sadownictwo. To była jego największa miłość, a jednocześnie jego największą ambicją w życiu był rozwój sadownictwa w Polsce, tak żeby dorównać tym najlepszym. Jako przykład on sobie wtedy stawiał sadownictwo holenderskie, o którym też była mowa, sadownictwo z południowego Tyrolu i ten południowy Tyrol przez lata nas kształtował. Poświęcił temu celowi całe swoje życie. Natomiast ja użyłem słowa poświęcił, dla niego na pewno nie było to poświęcenie. To nie jest słowo do końca na miejscu, bo praca z sadownikami, praca w sadownictwie to była jego największa miłość, to była jego największa pasja. Jak mnie zawsze powtarzał, mówi: słuchaj, ja mam to szczęście, że nigdy nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Ja tylko robiłem to, co kocham. I tak był, i tak żył, i tak pracował. A życie jego nie zawsze było łatwe, o tym też wspomniano. Jako młody chłopak ze Śląska o imieniu Eberhard, które w tej chwili nie wydaje się być może już takie dziwne, natomiast tuż po wojnie było zdecydowanie kojarzone niekoniecznie pozytywnie i w związku z tym miał dosyć trudny start. W jego domu rodzinnym zawsze mówiono po polsku, to zawsze mi też powtarzał na Śląsku, zawsze rozróżniano rodaków, Polaków po tym, jakie były książeczki do modlitwy. I u nas zawsze tą książeczką była książeczka w języku polskim. Natomiast był to język ten domowy, to był język śląski, to była trochę gwara. Także on tego języka pisanego musiał się nauczyć, ponieważ uczył się tylko języka niemieckiego. A jak Państwo sami słyszeliście, napisał masę książek, napisał masę artykułów, wykładów, także chyba mu ta nauka wyszła całkiem dobrze. Pisał do hasła ogrodniczego, pisał do sadu nowoczesnego, do owoców, warzyw, kwiatów, innych periodyków. Natomiast później również, kiedy odkrył internet, stał się niesłychanym zwolennikiem, wręcz miłośnikiem internetu. Już po ukończeniu 80 roku życia zresztą. Natomiast jak to już też o tym słyszeliśmy, ten młody chłopak o imieniu Eberhard trafił do Brzeznej. Tam poznał swoją przyszłą żonę, Zosię. I prawdopodobnie dlatego też dano mu na imię, żeby oswoić to trudne imię Eberhard, nadano mu imię Maciek. I tak go wszyscy znaliśmy. I tak go znali wszyscy, którzy byli z nim blisko. Nikt nie mówił o nim Eberhardzie. Wszyscy mówili do niego Maćku. I tak chciałbym też, żebyście go Państwo zapamiętali, bo tak go wszyscy znaliśmy. I tak dla nas on istniał. Jak mówiłem, ojciec współpracował z każdym, kto o to prosił i nie tylko. Jeżeli ktoś nie prosił, to sam wchodził i sam tą współpracę rozpoczynał. Jak mnie zawsze też powtarzał, mówi: słuchaj, jeżeli cię wyrzucają drzwiami, chodź oknem. Trzeba zawsze doprowadzić do tego, do swojego celu i postawić na swoim. Współpracował z sadownikami w całej Polsce. Zaczął od Sądeczyzny, potem Lubelszczyzna stała się jego domem, potem Grójecki, gdzie jesteśmy, Wilga, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Sandomierz, Brodnica i tak dalej. Spotkania sadownicze w Limanowej, Tereska, to były jego wielkie sukcesy. Organizował wycieczki sadownicze, na których większość z Państwa była. Myśmy się widzieli również na tych wycieczkach wielokrotnie.
te wszystkie spotkania przewinęło się setki prelegentów, tysiące studentów. I oczywiście ta jego pasja, to jego, ta jego miłość doprowadziła do tego, gdzie jesteśmy w tej chwili, tą drugą potęgą światową, trzecią europejską, pierwszą europejską. Natomiast oczywiście stały za tym tysiące ludzi, tysiące sadowników, tysiące pracowników. Nie chciałem mówić za dużo o jego dokonaniach naukowych, sadowniczych, tylko przybliżyć Państwu sylwetkę człowieka życzliwego, serdecznego, mającego zawsze czas dla innych, pracowitego, skromnego i zakochanego po uszy w sadownictwie. Tuż przed śmiercią, kiedy pisał artykuł na temat następnych koniecznych kroków polskiego sadownictwa, moja mama poprosiła go, żeby już odłożył, bo już jest późno, bo już nie zdążył tego artykułu skończyć, ale tak żył, tak umarł, robił to, co kochał, służąc tym, którym kochał, wam Państwu, wspaniałym polskim sadownikom. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy tutaj dzisiaj przybyli, żeby uczcić jego pamięć, jego dzieło i cześć jego pamięci. Dziękuję bardzo. Szanowna rodzino pana profesora, panie marszałku, panie starosto, panie wójcie, panie radny wojewódzki, radni różnych szczebli, państwo profesorowie, prezesi, dyrektorzy, wszyscy ci, którzy się tu dzisiaj zebrali, a którym społeczność Belska Dużego, a przede wszystkim osoba pana profesora Bernharda Makosza była bliska, któremu zawdzięczają wiele w swoim życiu. Pomniki stawia się tylko ludziom wybitnym. Ludziom, którzy ponieśli zasługi dla nie małego, skromnego środowiska, tylko dla dużej rzeszy ludzi. Bohaterom narodowym, powstańcom, żołnierzom, generałom, prezydentom, poetom, artystom innego rodzaju. A w tym przypadku mamy do czynienia z odsłonięciem pomnika wybitnego naukowca, ale także wybitnego praktyka. Człowieka, jak to było dzisiaj powiedziane, który zmienił oblicze tysięcy polskich gospodarstw, a przez to tysięcy polskich rodzin. Było powiedziane w laudacji, czym profesor się zajmował w swoim życiu i jakie osiągnął sukcesy. Ale jak powiedziałem, pomniki stawia się ludziom wybitnym, więc pozwólcie, że jeszcze kilka osobistych relacji z panem profesorem, relacji naszego środowiska, które wskazują na to, że ten pomnik się profesorowi bezwzględnie należy. Ksiądz kanonik nasz, kapelan, mówił w kazaniu, że nieraz warto w życiu iść, albo nawet trzeba, albo często, kiedy się pojawia taka powinność, jest to obowiązkiem płynąć pod prąd, iść pod wiatr. I zwróćmy uwagę na jeden szczegół działalności pana profesora. To był początek lat 80., który później się uwypuklił bardzo mocno po zimie stulecia, kiedy większość sadów zmarzła. Otóż wielu wtedy płynęło właśnie na fali, że sadownictwo się rozwija, że osiąga dobre wyniki w handlu międzynarodowym i wielu uważało, że nie trzeba w tym sadownictwie nic zmieniać. A pan profesor, płynąc tą rzeką, widział, że za chwilę może się okazać, że będzie przepaść, może będzie wodospad, może trzeba się do tego przygotować, może trzeba płynąć trochę innym nurtem, a może przejść na bok i przejść drogą, ominąć to niebezpieczeństwo. Bo wtedy mówił wyraźnie, niestety spotykało się to często z jego niezrozumieniem, że trzeba zmienić model polskiego sadownictwa, technologię produkcji. Widział, jak to sadownictwo zmienia się w zachodniej Europie i osiąga jeszcze lepsze wyniki. I wiedział dobrze, że jeżeli my się nie dostosujemy, nie pójdziemy tą samą drogą, to podzielimy los wielu innych krajów. Przypomnę, był to rok 83, może drugi, może czwarty. Wówczas, i to będzie skalą porównania, byliśmy jednym z największych w obszarze tym RWPG wówczas, krajów socjalistycznych, eksporterów jabłek. Eksportowaliśmy ich około 200 tysięcy ton, mniej więcej tyle samo co Węgrzy. Profesor widział też sadownictwo w innych krajach i mówi, my musimy iść inaczej. I często wtedy ten jego pogląd mówiący o tym, że właśnie trzeba sadzić inne odmiany, o czym mówił pan prezes doskonale w swojej laudacji, że trzeba zastosować inną technologię produkcji, nie spotykały się z uznaniem, a wręcz z ostracyzmem i odosobnieniem. Ale profesor był nieugięty, ponieważ jego wizja mówiła, że to jest błąd. Trzeba robić to inaczej. Przyszła zima
stulecia, kiedy 90, może więcej, procent polskich sadów uległo zniszczeniu. I wtedy się okazało po raz pierwszy, że wizja profesora się sprawdziła, że te nowoczesne sady nie tylko nie zmarzły, ale po tej zimie zaczęły owocować. I koncepcja profesora Makosza wówczas zwyciężyła. Wtedy już nikt nie odważył się mówić, że ona jest błędna, a niejednokrotnie wcześniej mówiono. I to chyba pierwszy jest element z działalności profesora, który świadczy o jego wizjonerstwie i jest pierwszą zasługą, która uwiarygadnia i uzasadnia potrzebę wbudowania i odsłonięcia tego pomnika. Ale w kolejnych latach, i tu już mówię o latach, kiedy mieliśmy okazję współpracować jako Związek Sadowników z Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych i z panem profesorem. I pozwólcie, bo nigdy nie ma za dużo czasu na to, aby to wszystko powiedzieć, a to są, wydaje mi się, ważne zdarzenia, ważne fakty. W gospodarstwie państwa Pagaczów, być może tu dzisiaj są, odbyliśmy wspólne posiedzenie zarządu Związku Sadowników i Towarzystwa Sadów Karłowych. I pamiętam jak dziś, kiedy wracaliśmy z pięknego sadu do obiektu przechowalniczego, profesor złapał mnie za rękę i mówi: panie prezesie, mamy dwie najsilniejsze organizacje w Polsce. Musimy coś z tym zrobić, żeby te pięknie wyprodukowane jabłka, a zbliżała się szybko akcesja z Unią Europejską, aby te pięknie wyprodukowane jabłka doskonałej jakości, niczym nie różniące się od jabłek z krajów Europy Zachodniej, mądrze sprzedać. Nie mamy dzisiaj, stwierdziliśmy, żadnych podmiotów ku temu służących. Nie było centrów dystrybucji. I wtedy wspólnie uruchomiliśmy działania w kraju i na zewnątrz. W Komisji Europejskiej, później w Polsce, byli też inni w tym procesie uczestnikami, aby udrożnić, uruchomić, dać metodę i możliwości wsparcia budowy centrów przechowalnictwa i dystrybucji. I ich powstało cała masa. I znowu po ich powstaniu byliśmy tym wśród państw Unii Europejskiej już, gdzie byliśmy pod tym względem najlepiej wyposażeni. I przyszły efekty, którymi później się chwalili wszyscy. Gram na dysk do kanału. Efekty gospodarcze, o czym przed chwilą mówił marszałek Adam Struzik. I nie tylko związane z rozmiarami produkcji, ale co ważniejsze, z rozmiarami eksportu. Podjęliśmy działania promocyjne, wspólne. Pierwszą wielką kampanię realizowaną w Rosji, na Ukrainie, która powodowała, że rok do roku zwiększaliśmy o 100 tysięcy ton sprzedaż na tamtejszym rynku. Kampanię, która szła w miliony euro, która przynosiła rzeczywisty efekt w postaci zwiększenia sprzedaży. Byliśmy partnerami jako organizacje w realizacji tej kampanii. Jakie to były wyniki? 1 200 000 ton eksport polskich jabłek przed wprowadzeniem embarga. Przypominam, 200 tysięcy ton jabłek na początku lat 80. cały eksport Polski i drugie 200 tysięcy Węgier. I porównanie do Węgier, gdzie nie było profesora Makosza, gdzie nie było organizacji, gdzie nie było ludzi, którzy tą ideę mogli wdrożyć w życie. Węgry stały się importerem netto jabłek. To pokazuje, to jest drugi przykład, który pokazuje efektywność działań profesora i poprawność jego wizjonerskiej myśli. I tych działań było co niemiara. Profesor był pierwszym organizatorem Polskiego Narodowego Stoiska na targach Fruit Logistyka w Berlinie, bo wiedział, że o polskich jabłkach jest doskonała wiedza w Rosji, nie jest doskonała wiedza w Polsce, ale już słaba wiedza w Niemczech, w Holandii, w Belgii czy na rynkach daleko położonych. I mówił, musimy podjąć działania, żeby polskie jabłka pokazać światu, żeby chciał je kupić, żeby się ich nie bał, żeby widział, że są one dobrej jakości. Jak dziś również pamiętam słowa, kiedy już profesorowi może tych sił organizacyjnych nie starczało, kiedy się zwrócił znowu do nas, do Związku Sadowników, żebyśmy kontynuowali to dzieło pana profesora i podjęli się organizacji Polskiego Narodowego Stoiska. Na skalę taką, jak robią to inne kraje. Nawiasem mówiąc, wtedy, i to są słowa jednego z handlowców, który był na pierwszych edycjach targów organizowanych przez pana profesora, więc wówczas się martwił, żeby czasami nie przyjść jakiś kontrahent z Europy Zachodniej i nie chciał kupić 10 tysięcy ton jabłek, bo kto mu to zorganizuje? Ale już w tych edycjach, kiedy robiliśmy to wspólnie, już takim potencjałem sprzedażowym dysponowaliśmy. I aby to zadanie, które zlecił nam profesor Makosz, poprawnie realizować, skierowaliśmy też kroki w stronę Urzędu Marszałkowskiego i w stronę pana marszałka Adama Struzika. Najpierw rozpoznaliśmy, czy można uzyskać wsparcie z budżetu województwa, kiedy
ustaliliśmy, że taka możliwość jest. Miałem okazję rekomendować panu marszałkowi, aby udzielił nam wsparcia. I ta rozmowa była bardzo krótko. Pan marszałek powiedział, tak, to ma sens. Środki województwa mazowieckiego muszą pracować na rzecz producentów tego województwa i całej Polski. I do dnia dzisiejszego od kilkunastu lat takie wsparcie uzyskujemy, za co również dziękuję panie marszałku. I wtedy, kiedy tworzyliśmy Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, wielu on się nie podobał, wielu go krytykowało, wielu go miażdżyło, mówiło, że to jest nałożenie na producentów dodatkowego opodatkowania, ale ten fundusz, wymyślony wspólnie z profesorem Makoszem, pozwolił do dnia dzisiejszego, myślę, że w kolejnych latach, realizować kolejne działania promocyjne, które będą pokazywały polskie produkty, polskie owoce i polskie warzywa na całym świecie jako te, które nie tylko umiemy doskonale wyprodukować, ale umiemy je również sprzedać. Nie chcę robić analogii do dnia dzisiejszego. Czy dzisiaj potrzeba znowu jakichś wizjonerskich myśli, ale jestem przekonany, że tak. I tak jak profesor, który też był wielkim zwolennikiem naszego członkostwa w Unii Europejskiej, z tamtej strony granicy widział awangardę zmian w sadownictwie, widział postęp, widział nowoczesność. Tak i dzisiaj musimy patrzeć na to, co się na tamtym rynku dzieje i się do niego dostosowywać. Zmieniać, kreować, ale się dostosowywać. Tych kilka faktów, które przytoczyłem, wydaje się, że chyba są dobrym uzupełnieniem laudacji przedstawionej przez pana prezesa. Laudacji, która uzasadniała wybudowanie tego pomnika. I na koniec jeszcze jedna refleksja do członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, a szczególnie do pana Ryszarda Woźniaka. Chciałem wam gorąco podziękować w imieniu całej branży. Nieczęsto się to zdarza, że umiecie dorobek swojego lidera, tego człowieka, któremu kiedyś zaufaliście. W ciemno zakładaliście sady nowoczesne tylko dlatego, że on wam kazał. Nie wiedząc jeszcze, że one przyniosą pozytywny rynkowy sukces. Że umiecie dzisiaj osobę profesora wyeksponować, pokazać i w taki sposób piękny pokazać też innym i podziękować w ten sposób profesorowi za jego dorobek. Myślę, że dzięki przekazowi temu internetowemu setki młodych polskich sadowników dzisiaj wysłucha tego wszystkiego, co mówimy. I przejeżdżając koło tego pomnika, nie będą myśleli, że to jest jakiś powstaniec, jakiś poeta, może malarz, może jakiś zasłużony dla Belska działacz samorządowy. Ale to jest pomnik profesora Makosza, dzięki któremu oni i ich rodzice jeżdżą dzisiaj odpowiednimi ciągnikami, mają nowoczesne sady, mają dobre obiekty przechowalnicze, ale też mają prywatne samochody niezłych marek, niezłej jakości. I za to wszystko, za tę ideę, za tą wspaniałą działalność chciałem panu Ryszardowi, Towarzystwu Rozwoju Sadów Karłowych, mocno podziękować. To był taki rozwój, postawiony był na rozwój polskiego sadownictwa przez liderów. Tak jak kiedyś profesor Pieniążek rozwijał polskie sadownictwo w oparciu o stacje doświadczone, o filię Instytutu Sadownictwa, zakłady doświadczone. Tak profesor Makosz, już nie mając takiej możliwości, bo ze względu często na swoje wizjonerskie i nowatorskie myśli nie był akceptowany przez władze takich czy innych ośrodków. Umiał znaleźć sadowników w Polsce, których gospodarstwa stanowiły właśnie takie zakłady doświadczalne, które podglądali okoliczni sadownicy, wdrażali to w życie. Podobnie rzecz się działa z tymi obiektami sortująco-pakującymi, gdzie liderzy wokół Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych pierwsi na siebie wzięli ciężar, podjęli ryzyko i znaleźli wielu naśladowców. I to wszystko są słowa podziękowania od Związku Sadowników skierowane wobec państwa i szczególnie wobec profesora. Niech ten pomnik w tym pięknym miejscu, wójtowi trzeba pogratulować i radzie. Miejsce i otoczenie jest piękne. Niech ten pomnik będzie świetnym podziękowaniem i uhonorowaniem działalności profesora, a on patrząc rzeczywiście jest naprawdę podobny. Pani profesorowa pewnie potwierdzi, że jest bardzo podobny, często na pomnikach jest zupełnie inaczej. Niech ten patrzący na nas wszystkich profesor i na te piękne sady w Górnieckim Zagłębiu Sadowniczym będzie taką też wykładnią tego, co mamy robić w przyszłości. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za tą inicjatywę i jej przeprowadzenie, a nam, a w imieniu nas gości, za to, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Słowa przewodniczący budowy pomnika, pan Ryszard Woźniak. Ja mam sporo do powiedzenia, ale nie wiem, czy
w takich warunkach mam to kontynuować, czy może przerwiemy już, no. Proszę Państwa, no jesteśmy w największym zagłębiu sadowniczym świata. Sprawiło to praktycznie dwóch wielkich ludzi, mianowicie profesor Pieniążek i profesor Makor. Dlatego moim marzeniem, które dzisiaj się spełniło, było uhonorowanie tych ludzi właśnie w tych miejscach, gdzie to się dokonało, ponieważ no, to jest serce, jak gdyby, tego sadownictwa. Ono się tu zaczęło i zaczęło pączkować na wszystkie strony i w tej chwili stało się największym zagłębiem sadowniczym w świecie. Proszę Państwa, nie będę już mówił o genezie powstania. Chcę tylko po prostu podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego święta, że dzisiaj możemy to tak dzisiaj świętować.